Odwiedziliśmy z kamerą zespół szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego, by poznać, co zespół może zaproponować absolwentom gimnazjów. Jesteśmy szkołą, która kładzie nacisk na jakość kształcenia, ale również wychowanie, kultura osobista. Dla nas bardzo ważne jest wyrównywanie szans młodych ludzi, którzy trafiają z różnych środowisk. Nasza szkoła kształci w następujących kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik informatyk oraz nowo otwarty profil technik ochrony środowiska pod patronatem Politechniki Łódzkiej. Technik logistyk to jeden z kierunków kształcenia naszej szkoły. Na zajęciach poznajemy sposoby magazynowania, jak i również środki transportu. Realizuje tak szerokie spektrum działań dydaktycznych, począwszy od technika ekonomista, skończywszy na techniku ochrony środowiska, że naprawdę można być pewnym, że każdy młody człowiek będzie miał problemy z dokonaniem wyboru, na jaki kierunek chce iść. Technikum w zespole szkół to powiatowy lider, jeśli chodzi o ranking perspektyw. W związku z czym efekty oddziaływań i dydaktycznych, i wychowawczych, i opiekuńczych znajdują w tym rankingu odzwierciedlenie. Po raz kolejny zdobyliśmy tarczę jakości w prestiżowym rankingu perspektyw. Mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów maturalnych, jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Grabski nie uprawia sztuki dla sztuki. Kształci młodzież po to, by mogła się odnaleźć na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Współpraca ze środowiskiem pracodawców i współpraca z uczelniami wyższymi. Nasza szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Często odwiedzamy Instytut Logistyki i Magazynowania. Każda klasa odbywa miesięczne praktyki w różnych przedsiębiorstwach. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, m.in. specjalistyczne pracownie dostosowane do potrzeb uczniów, w tym nowo otwarta ekopracownia. W naszej szkole posiadamy również 5 pracowni informatycznych, które doskonale przygotowują nas do egzaminów zawodowych, jak i informatycznych. W szkole posiadamy również profesjonalny sprzęt fotograficzny, który wykorzystujemy na zajęciach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Grabski to nie tylko nauka czy praktyki, to także rozgrywki sportowe czy wyjazdy. Osiągamy wyniki w sporcie, konkursach przedmiotowych, jak i artystycznych. Uczestniczymy w wielu wycieczkach przedmiotowych, które są cennym doświadczeniem i uzupełniają naszą wiedzę, którą zdobyliśmy podczas zajęć. Od lat nasi uczniowie znajdują się w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby młody człowiek znalazł wszystko to, co potrzebuje na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego. Uczniowie Grabskiego pojawiają się na uroczystościach patriotycznych, także biorą udział w wydarzeniach z kręgu kultury. Społeczność szkoły jest integrowana bardzo, bardzo intensywnie, co mam wrażenie również znajduje odzwierciedlenie w tym, jak funkcjonują i w swoim środowisku, w szkole, jak również w jaki sposób się prezentują na zewnątrz. A tak o Grabskim mówi absolwentka. Grabski świetnie przygotował mnie do egzaminów maturalnych, które dopiero co ukończyłam. Przede mną jeszcze w czerwcu egzamin zawodowy, lecz tylko jedna część, ta praktyczna, bo tak się złożyło, że jestem tegoroczną laureatką Olimpiady Wiedzy Turystycznej, więc jestem zwolniona z jednej części. W najbliższym czasie odwiedzimy zespół szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica.